Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Rejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball FighterZ. Dostaliśmy informację na temat ostatniej postaci, która wejdzie w skład, który dostaniemy na premierę gry, czyli 26 stycznia. Jest to Android 21, ale nie w takiej formie jak poznaliśmy parę miesięcy temu, czyli nie jako człowiek, nie jako naukowiec, tylko jako jakaś taka zła wersja Majin, powiedzmy. Tak to na razie wygląda, jeszcze dokładnie to nie jest powiedziane, ale bardzo, bardzo możliwe, że to jest po prostu jakaś wersja Majin, czyli tak jak Majin Buu, Kid Buu i tak dalej. Tak jakby to jest, powiedzmy, postać z tej rasy na to wychodzi. I nie wiadomo jeszcze, jak to jest rozwiązane, dlaczego jest w takiej formie, a nie w innej. Na pewno grając w grę dowiemy się w story mode, ale zobaczmy, co tutaj tak naprawdę mamy. Tutaj wam pokażę jeszcze screena najpierw. Tak wyglądała ta postać, jeżeli ktoś może nie widział, jako normalny człowiek. Czyli jest takim badaczem, powiedzmy, androidem oczywiście, nazwa sama mówi Android 21. I ta postać jest raczej jakimś takim badaczem, naukowcem, właśnie coś troszeczkę a la doktor Geroni, czy tam Jiro, zależy jak kto to tam mówi. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. A tutaj dostajemy jakąś kosmiczną postać w stylu właśnie Majin. Wygląda jak Majin Buu, strój ma też dosyć podobny, kolor skóry też różowy. Ale zobaczmy, co tutaj mamy na tych screenach i na przetłumaczonych wiadomościach dzięki stronie Shonen Games. Także zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tutaj mamy chociażby jakiś atak, podejrzewam, że to jest albo super atak z levelu pierwszego albo trzeciego, poziomu pierwszego albo trzeciego. Wygląda mega, mega fajnie. Czerwony z czarnym. Widać, że to będą jej kolory, jeżeli chodzi o ataki. Tutaj macie ją w całej okazałości. No, strój bardzo, bardzo podobny do Kid Buu czy tam Majin Buu i tak dalej. Oczywiście te jakieś czerwone oczy, białe włosy i różowa skóra. Tutaj macie bardziej przybliżony wyraz jej twarzy. Tu widzimy z nią jakoś ze słodyczami, z babeczką, czyli tutaj nam daje to jakiś taki poszlakę, znak, że no naprawdę duże powiązanie jest pomiędzy nią, a w tym momencie Majin Buu. Tutaj jakby była taka, wiecie, słodka, okej, wszystko, a za chwilę mamy jakąś walkę, coś demoniczna, aura świetna. Według mnie aura jest po prostu z kosmosu. Jeżeli taka będzie aura ładowania i tak dalej, czy czerwono-czarna, no to dla mnie super to wygląda. Bardzo fajne kolorki i ogólnie design mi się podoba. Dziwna sprawa, że właśnie nie dostaliśmy zwykłej wersji tej postaci, ale może, kto wie, będzie do odblokowania jako alternatywny strój czy coś. Zobaczymy. Ale ten design też mi się strasznie podoba. A więc tak, najpierw jest jakimś takim słodką, powiedzmy tutaj, osóbką, a za chwilę jest już właśnie wkurzonym jakby demonem i to jest takie jakby połączenie, powiedzmy, tak to dla mnie wygląda. Majin Buu, a za chwilę taki Kid Buu, czyli takie rozdwojenie trochę jaźni, jak ten gruby Buu miał w sobie, jeżeli dobrze pamiętam, tego szarego Evil Buu, tak? No to jest coś w tym stylu według mnie. I ciekawe, tutaj mamy nawet jakiś screen ze story najprawdopodobniej. Powiązanie, jakieś konkretne powiązanie przynajmniej z Majin Buu i z tą całą rasą, także ciekawe, o co tu chodzi. Jest powiedziane, że to jest jej jakaś finałowa forma i tak dalej, jakaś forma bojowa. Podejrzewam ja osobiście, że to będzie coś takiego, że albo ona ma właśnie rozdwojenie jaźni czy coś i nie może tego kontrolować, tej przemiany i tego wszystkiego i tak dalej, albo sama właśnie może kontrolować i na przykład jeżeli chodzi o walkę, to pyk, tam jakiś przełącznik sobie włącza w głowie, czy po prostu transformację, czy jeszcze cokolwiek innego. I tutaj mamy z człowieka staje się taką właśnie formą Majin. Zobaczymy, o co tu chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno się dowiemy, grając w story mode. Taki chwilowy przerywnik. Tutaj jest jeszcze ciekawa sprawa do tych awatarków. Jeżeli na pewno widzieliście albo graliście w betę, to są takie awatarki, które przemieszczają się po arenie i tak dalej. Taka mini nasza postać. I tutaj jest coś takiego, że limitowana wersja Goku z aurą Super Saiyana. Jeżeli wpiszecie tam jakiś kod z tego V-Jump, tego magazynu w Japonii, także tu już oczywiście nie będziemy mieli tego dostępnego przez ten kod, to jest oczywiste, ale tu już mamy taki sygnał, że na pewno te małe awatarki, te postacie do poruszania się albo będą do odblokowania, albo dostaniemy je co jakiś czas na jakieś DLC czy cokolwiek. Albo będą też do kupienia. Podejrzewam, że dużo takich bajerków będzie i to mi się mega, mega podoba. Zawsze czym więcej tych rzeczy do zbierania wyglądowych, tym lepiej według mnie. Co tutaj jeszcze mamy? Po prawej stronie mamy
więcej informacji odnośnie jej ataków i tak dalej. Także ważne sprawy. Może absorbować energię, jak tu widzicie. Nie wiadomo, co to może znaczyć tak naprawdę. Łapie przeciwnika i absorbuje, jakoś wysysa z niego energię. Bardzo dziwne. Ciekawe, czy to będzie jej ładować ki, czy będzie jej ładować życie, czy co to tak naprawdę będzie, czy nic z tych rzeczy, po prostu będzie taki wygląd ataku. No nie mam zielonego pojęcia. Później make their energy your own, czyli tak jakby w skrócie zabiera energię i sama jej używa. Tutaj mamy bodajże, że jak używa właśnie absorb Krillan's energy to use solar flare, czyli używa techniki Krillana, tego oślepienia. To jest tak napisane, że wiecie, absorbuje energię i używa tej energii i od razu techniki tej postaci, której tą energię zabrała. Podejrzewam, że to jest tak po prostu tutaj tylko specjalnie napisane, a tak naprawdę chodzi po prostu o to, że ona jest taką postacią, która ma od różnych postaci różne ataki, czyli absorpcję ma od jakiejś tam postaci, solar flare ma od Krillana, później będzie mogła używać Kamehameha w jakiejś formie. Jak widzicie, czerwono-czarne Kamehameha, mega to wygląda według mnie. Także ma Kamehameha, taki miks to będzie. Później mamy ciasteczko i tutaj mamy atak Kid Buu, czyli przemiana w ciasteczko. Kid Buu też to może zrobić. Także no, ciekawy jestem. Według mnie to nie będzie na takiej super zasadzie, że wiecie, że o, wyssała energię z, na przykład z Vegety, używa Final Flasha, wyssała energię z Krillana, używa Solar Flare, wyssała energię z Goku, ma Kamehameha. Raczej to nie będzie na takiej zasadzie, tylko po prostu tak to przedstawili i ona będzie takim miksem, że będzie po prostu używać różnych technik, troszeczkę w innej formie, w innych kolorach, ale według mnie tak to będzie właśnie wyglądać. Więc no, super, super sprawa. Kolorki mi się podobają. Mówię, ten czarny, czerwony, bardzo fajny. Ciekawy jestem, jak oni to wyjaśnią, dlaczego jest w takiej formie, a nie w formie człowieka, naukowca. Ale no zobaczymy. Podoba mi się to, ten design i fajnie, bo mamy bodajże chyba drugą postać po Androidzie 18, która jest kobietą. Także spoko, naprawdę fajnie. I jeszcze kolejna rzecz, to ta postać dopełnia nam, tak jak mówiłem, cały roster, czyli cały zestaw postaci na premierę. Będą 24 postacie, z czego dwie będą jako pre-order. Tutaj macie screena. Specjalnie przygotowałem postacie, które będą dostępne na premierę, z czego Vegeta Blue, którego tutaj macie po prawej stronie, i Goku Blue będą tylko dostępne na początku z pre-ordera. Czyli jeżeli zamówiliście grę wcześniej, to dostaniecie te postacie odblokowane, czy tam dostaniecie jakikolwiek kod i tak dalej. Jeszcze nic nie ma powiedziane na temat tych postaci, jak je odblokować, czyli nie wiadomo, czy będą później do kupienia za kasę, czy będą do zdobycia w grze, jako w story i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że fajnie by było w sumie, jakby można było je zdobyć w grze, przechodząc na przykład całe story mode, czy robić jakieś tam challenge ciężkie i tak dalej, i wtedy je odblokowujemy. Ale jak wiemy, większość gier już praktycznie w ogóle nie robi takiego czegoś, że odblokowuje się gry w trakcie przechodzenia. Po prostu gry, szczególnie te gierki bijatyki, które są grami turniejowymi, tak jak ma być FighterZ, czyli gry typu tam Street Fighter, Tekken i tak dalej. No raczej mamy wszystkie postacie od razu, więc wątpię, że zrobię to jako odblokowanie poprzez przejście na przykład story mode'a czy cokolwiek, ale według mnie to by było super, super opcja. Więc tak, postacie, które mamy potwierdzone i dostaniemy na premierę, mówię, oprócz tych dwóch postaci zależy, kto kupił pre-order i tak dalej, więc mamy od lewej Tiena, Yamsze, Ultimate Gohana, Krillana, Goku, SSJ3, Freeze, Androida 18, Kid Buu, Ginyu, Nappe, mówię, Goku Blue, Trunks SSJ, Vegeta SSJ, Beerus, Perfect Cell, Android 16, Vegeta Blue i od lewej na dole Gotenks SSJ3, Piccolo, Gohan SSJ2, tutaj będzie Android 21 na środku, w tej formie Margin. Później mamy Majin Buu, Hita i Goku Black Rose. Także to jest roster 24 postacie na premierę 26 stycznia, jaki dostaniemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej ostatniej postaci, czyli Androidzie 21, i co myślicie o tej formie. Czy Wam się podoba, czy nie. Według mnie jest naprawdę spoko i fajnie wygląda. Zobaczymy, jak oni to wyjaśnią w story mode. Zostawcie lajka, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej na premierę odnośnie FighterZ i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się, na razie, cześć.